Dobry wieczór Mariusz Maksymiuk, Radio Biprawia Podlaska. Z kim rozmawiam? Halina Besarowa, starszy specjalista do spraw pracy środowiskowej i instruktor teatralny. Chyba każdy pracownik kultury chciałby doczekać takiego dnia. Dnia, w którym zostaje naprawdę zauważony, doceniony i dodatkowo nagrodzony. No właśnie, jak się czuje nasza dzisiejsza. Nowa właścicielka, o może tak, uciekło mi słowo wpisująca się w kanwę nazwisk ludzi, którzy otrzymali Nagrodę Kultury, Białą Nagrodę Kultury, imienia Anny Sanguszków Radziwiłowej. Na pewno emocjonujący wieczór, nagroda wspaniała. I tutaj z tego miejsca chciałabym podziękować panu prezydentowi oraz kapitule za to wyróżnienie. Bardzo motywująca, na pewno. Nadal, mimo, że 40 lat minęło. Tak, prawie 40 lat minęło. Motywująca, tak, oczywiście. Myślę, że dla każdego pracownika nagrody pozytywnie wpływają na jego pracę. No i na pewno są bardzo miłe. Był rok 1983. Tak, 15 września. To był pierwszy dzień mój w pracy. Hmm. Dokładnie w osiedlowym klubie kultury Eureka, moim pracodawcą była Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda. Od czego zaczynałam? Od poznawania. Ale pamiętam, zaczęłam pracę we wrześniu, a już w maju zajęłam się organizacją Bialskich Dni Książki Dziecięcej. Powiem szczerze, wyzwanie, duży stres. Niestety doświadczenie nie było wielkie. Ale dałam rady. Minęło 40 lat. Co w najważniejsze takie według Ciebie, droga Pani Halinko, wydarzenia w Twoim życiu kulturalnym, w pracy w Eurece, w Wielkim Centrum Kultury, wcześniej oczywiście pod innymi nazwami. Jakie to były dni, jakie to były wydarzenia i w czym się tak naprawdę teraz odnajdujesz? Wydarzeń było sporo. Zainicjowałam kilka przedsięwzięć i może zacznę od konkursu na lalkę teatralną, ale nie jestem pewna, czy konkurs recytatorski i nie był pierwszym. Kolejna moja inicjatywa to był przegląd przedszkolny Tak, teatru przedszkolnego Puchatek. Impreza wielkanocna, oczywiście podtrzymująca tradycję, połączona z konkursem plastycznym. Um, oczywiście, no, organizacja imprez, animacji i oczywiście prowadzenie zespołów. Zespoły teatralne, akademia przedszkolna, z najmłodszymi dziećmi pracowałam, tu z koleżankami oczywiście. Grupy teatralne, dziecięce, młodzieżowe. Klub seniora w zasadzie to moja też taka dziecina od samego początku. Prezydent Michał Litwiniuk, trzy razy E. Euforia? Euforia? To jest... Nie, to jest dla seniorów euforia. Dla seniorów. Dla, seniorów. dla, seniorów. dla dzieciaków? Cudaczek, Cudaczek smyki, smyki. Y, mazem, rodka, a jeszcze prowadziłam kabaret ten 10 po, lat. Po, po co ja zadawałem to pytanie? Trzy e, razy e. Euforia, od tego może zacznę? Grupa teatralna seniorów. Mm, działamy od, od 9 lat w zasadzie pod tą nazwą. W każdym razie, teatrem już zajmowaliśmy się dużo, dużo, dużo wcześniej. Przygotowywaliśmy widowiska obrzędowe, nawet dramaty, bajki ludowe na potrzeby imprez lokalnych, i oczywiście w klubie były programy kabaretowe. Dzieciaki? Cudaczek? Cudaczek to chyba jest najstarsza grupa. Naprawdę najstarsza, bo w przyszłym roku obchodzić będziemy 30-lecie też. Długi okres czasu. To chyba część właśnie z dzisiejszych osób gratulujących Tobie, to chyba właśnie byli Twoi wychowankowie. Bądź osoby, tak, z które grupy. Brały... Tak, to prawda, miłe. to było bardzo miłe, po, wzruszające. Pan Marek, <laughs> Bliskie łez. Tak, Pan Marek, Marek. Marek grał, to też pamiętam, yy, baladę, nie, nie baladę, przepraszam, baladę grałam, to był teatr kukiełkowy, bo też się tym zajmowałam. Natomiast Marek grał... Yy, Balada nie. I legenda o warszawskim bazyliszku, przypomniałam sobie. Świetną pamięć może. Ale tak. właśnie dla aktorka, dla aktorka, przepraszam, dla aktorki i dla aktora to jest bardzo ważne, żeby właśnie uczyć się roli i mieć tą pamięć. Oczywiście, tak. I dla nas to jest taka maksyma ważna. Joanny Kulmowej, pamiętamy o tym, bo teatr jest po to, by wszystko było inne niż dotąd. Teatr uczy, teatr bawi. I to jest bardzo ważne, integruje też. Ale wiesz, co to, to właśnie to jest dobre, bo przecież mówi się, że aby senior mógł jak najdłużej cieszyć się życiem i być sprawnym psychicznie, fizycznie, mentalnie, to, ta, to właśnie chyba polecamy teatr. No bo tam nauka ról, teksty na pamięć, a to przecież wzbudza pracę mózgu. Oczywiście, komórki szare działają. E, dzisiaj również premiera Kasablanki. Co to za spektakl? Spektakl opowiadający tak naprawdę o życiu emerytów. Akurat tu w tym spektaklu opowiadamy o dwóch emerytach, który jego, właściwie jeden z nich planuje wyjazd do Casablanki. Tak naprawdę można powiedzieć, że namawia swojego przyjaciela. Może dla niektórych wydać się, że to zbieranie puszek, prawda? To jest takie upokarzające zajęcie, ale Żadna praca nie hańbi, pieniądze z tego są, jest pomysł, jest plan, jest realizowany, ale splot wydarzeń był zupełnie inny, yy, zakończył yy, się powodzeniem oczywiście, do Casablanki wylecieli obaj. Powiedz mi szanowna dzisiaj nasza yy, yy, laureatko? laureatko, dziękuję Alina, nasza <śm> laureatko, no właśnie gdzie się bardziej odnajdujesz, czy yy, yy, w tym teatrze, czy w pracy dla dzieci? Czy być może jeszcze jakieś inne zajęcia kulturalne? Moja praca jest wszechstronna. Tak jak wcześniej wspominałam, też animacje dla dzieci, to zabawy, różne gry, takie terenowe I, i to w zależności od pory roku, prawda? W każdym razie teatr jest na pewno też ważną częścią mojego życia zawodowego, ale praca z dziećmi, w ogóle praca z dziećmi, z młodzieżą, z seniorami. To jest naprawdę coś wspaniałego. Ostatniego słowa jeszcze nie powiedziałaś. Jeszcze nie. Kolejny spektakl i premiery? Zobaczymy. Jak Czemu? to mówią, nie chciałabym powiedzieć nie, bo nie wiem, co jeszcze będzie. Ale my trzymamy kciuki. I na pewno to jest i z plusem ogromnym dla samego miasta, dla seniorów i dla białskiej kultury. Posłuchaj, na koniec zapytam. Czy te 40 lat przepracowanych w białskiej kulturze, czy dostrzegasz różnicę pomiędzy 83., 2023, który za pasem, czy to się zmienia wśród w ludziach, w młodych ludziach, w dzieciach, w seniorach, to postrzeganie tego, czym chcą się zajmować, to, że rzeczywiście nawet w czasie wolnym przychodzą tutaj do Eureki, do innych klubów w Białej Podlaskiej i zajmują się właśnie z Wami, korzystają z tych swoich własnych, własnego czasu i Waszych pomysłów, czy to się zmienia mentalnie? Myślę, że chyba nie, bo jeżeli ktoś ma zainteresowania, to na pewno miejsce takie znajdzie do realizacji tego. No ale nie wpływa na to, to że technika poszła do przodu. A tak, oczywiście z tym się zgodzę. Technika idzie do przodu. Tak, tak. Troszkę się zmienia. Bardziej mi chodziło o to o odbiorców, prawda? Że jednak tutaj, jeżeli ktoś ma jakieś marzenia, no i w zasadzie chyba może nie marzenia, ale zainteresowania bym powiedziała, to na pewno jest sporo placówek kultury. Znajduje w każdej z nich, znajdzie w którejś z nich no, możliwość realizacji. Tak, tak. Czego ci życzyć na koniec? Czego życzyć? No to jest fantazją. trudne pytanie. To... No, jedno marzenie, które chciałobyś żeby się spełniło jeszcze. Jedno no, nie marzenie. licząc zdrowia oczywiście, mm -hmm. życzymy. Hmm. Czy nie zdradzamy tego? Może nie, nie nie będę zdradzać się. I tak będziemy obserwowali plakaty i ja awisze, także pewno będziemy się dowiedzieli. Dziękuję tak, bardzo. Tak, bo przed nami jeszcze inne spektakle w no wykonaniu dzieci, ale nie będę zdradzać. Gratulujemy tej nagrody. Dziękuję Zaprosimy. Za Ślicznie dziękuję.